Rzeczywiście niepotrzebnie Orban został potraktowany w ten sposób, bo protokół dyplomatyczny daje wielkie spektrum, duży wachlarz możliwości, żeby wyrazić swoją negatywną opinię o polityce jakiegoś państwa, jakiegoś kraju. I niekoniecznie to musi być w ten sposób, jak zrobiła pani Kopacz. Można było na przykład nie przyjmować, kiedy przyjechał do Polski na jakąś konferencję Krajowej Izby Gospodarczej, można tam było wysłać wicepremiera, który by się w kuluarach z nim spotkał i tyle. I to też byłby już gest pokazujący. Natomiast takie pokrzykiwanie na lidera jednak zaprzyjaźnionego państwa, demokratycznie wybranego, mającego legitymację do sprawowania rządów, trochę rzeczywiście jest dziwaczne. No to tak jakby... Wyobraźmy sobie, że będziemy mieli jakieś trudne stosunki z innym krajem pani Kopacz zostanie przyjęta w Niemczech i w Niemczech też zaczną grymasić i opowiadać o, wypominać jakieś kwestie historyczne. Niepotrzebnie. Poza tym druga kwestia z Orbanem. No to nie Orban jednak zerwał solidarność europejską wobec Rosji. No to jednak przypomnę, bijmy się w nasze piersi. Po wojnie z Gruzją, rosyjsko-gruzińską, dwa tygodnie potem Ławrow został zaproszony przez ministra Sikorskiego do Polski. Tutaj w Polsce dostał Ławrow możliwości, żeby napyskować na Gruzję, na NATO, na cały Zachód, prawda? To myśmy zerwali pewną. Następnie, kto budował broń dla Rosjan? Francuzi, słynne Mistrale. Kto próbował zbudować ośrodek szkolno-dowodzenia wojskowego pod Moskwą? Niemcy. Kto zbudował gazociąg północny, omijający Europę Środkową, pozwalając szantażować nas, czyli bezpośredni z Rosji do Niemiec? Niemcy. Kto przyjmował Putina na różnych imprezach bunga-bunga? No Berlusconi, przy jego przyjaciół we Włoszech. W czasie już wojny rosyjsko-ukraińskiej w ubiegłym roku Austriacy przyjęli Putina i tak dalej, i tak dalej. Tą wyliczankę, no mimo sankcji politycy rosyjscy przyjeżdżają do Paryża. Natomiast Orban został pozostawiony przez lata samemu sobie, był ostracyzmowany przez Unię Europejską, oskarżany, że wręcz nie jest demokratą. No więc to lider tego małego państwa, który jest osamotniony, pozostawiony sam sobie, no szuka inaczej możliwości przeżycia. Więc to jest zrozumiałe. Co nie znaczy, że akceptujemy to. I myśmy też dali temu wyraz jednoznacznie, że taka polityka wobec Rosji jest niekorzystna dla sytuacji bezpieczeństwa naszego całego regionu.